Także jesteśmy dzisiaj w Dolinie Krzemowej u Janka. Słynny garaż, który bardzo często gościmy też na YouTubie. Wszelkie projekty, te największe i te najmniejsze, właśnie pochodzą stąd. To tak na wieczną, wieczną pamiątkę robimy ten materiał dzisiejszy. Jest, jaki mamy dzisiaj dzień? Czwartek. 24. 24. Czyli mamy czwartek, 24 listopad 2022 rok. Także żeby było jasne. No tak, no i tutaj w zasadzie trwają prace, że tak powiem, rozglądowe na temat różnych rzeczy, tak, które do Janka trafiły dzisiaj. Nie tylko do Janka, bo dzielimy się ze wszystkimi, tak żeby każdy był zadowolony. No co, co tu, Janek, mamy? No co? Te. Do... Moduły wyświetlacza, tak, uniwersalne, także można je podłączać do Maliny, no i do wielu innych rzeczy ciekawych. Po to ja patrzę, co dla Wojtka, nie? Tak. O, zobacz, jeszcze jeden taki, tylko mniejszy. Arduino Uno, dwie sztuki. Arduino nigdy za wiele, także na pewno się przyda. ESP32. No. DevKity. Tak, będzie projekt, znaczy w sumie to już jest. Tylko nie wiem, czy to teraz zadziała. Zadziała, o, chodzi. Czekajcie, musimy zrobić to troszeczkę tego. No, na takim projekt. Start. Level 1 i gramy. To pierwszą planszę to jest łatwo przejść. Pierwszą planszę łatwo jest przejść, ale drugą to już jest, wiesz. O, zamurowali mnie, dobra. No, to to jest na takim układzie. To słynne ESP32, bardzo popularny. Wojtek też ci tutaj pakuje. Jedną konsolę do gier taką. Pybajcz jakiś, czy coś takiego, nie wiem co to jest. Pybajcz. To taki wilki zając w teraźniejszych czasach. Tak, wilki zając, jajeczka teraźniejszych czasów. Jajeczka teraźniejszych czasów. Jajeczko, zrób to sam. O, będzie kernele. No. Kernele. To tak jeszcze tylko wtrącę, gdyby nie uran, to nie byłoby tak wesoło, bo płyn, który tutaj dostarczył, naprawdę... Robi robotę. Robi robotę, dokładnie. Poczekaj, oczy, by... oczy wyszły na wierzch i się zatrzymaliśmy z tym wszystkim. Wojtek, płyteczki chcesz? Chcesz. I encoder. I trzeba nacisnąć start. Dobra, to idzie do Wojtka, tak? A ty dostałeś MacBooka. No. To samo co ty, tylko że dodatkowo kamery i ten. I wyświetlacz do Arduino na LEDach. Matryca LEDowa, nie? Kurde, fajne. To bardzo wdzięczny materiał. Dzięki, Adam. Fajne rzeczy. Dzięki za to. W ogóle to Michał też. Odrobicie w polu, panowie. Odrobicie w polu. To nie ma problemu. Nie się przyda. Ziemniaki już niedługo trzeba będzie posadzić. Komu jak komu, ale Jankowi to się wszystko bardzo, bardzo przydaje. Tutaj z tego powstaną... On by nic nie dostał, Michał, ale u niego wszystko działa od strzała, tak, także musi to mieć. Tak. Ale to nie nic, słuchajcie. To teraz dla was coś przyszło. Tutaj pokażę. O, to jest też bardzo ważna rzecz. Tu teraz Michał stanął na wysokości zadania. Tak, wszystkie projekty. Wojtek. Uran. Uran leci w klocki jak zwykle. No. Wszelkie projekty będą postawione na tym, bo to pójdzie do tego. No. Do. Jak to się nazywa? Fangruba. Tak, do NASA. Na forum. Okay. Także to pamięć do forum. Przyszła, no i co? I talerz. I talerz Ubiquiti, o! Ubiquiti, talerz, to ci powiem, że... Tutaj prędkości będziesz miał wysokie. Ale ja tutaj mam. No i w największej wersji Raspberry'ka jeszcze, nie? No. A właśnie, kurde, najważniejsze. No, powiem ci, że to...
Teraz już tego nie kupisz, bo to była limitowana wersja. A jeszcze u nas można kupić. Pełna. I to na przecenie nawet. No. Tak? Mhm. Raspberry Pi z wyjściem HDMI. Ja mam jeszcze dwie u siebie w domu chyba, jak dobrze ale pamiętam. Ale to jest mini HDMI, nie? Tak, mini, mini, ale to przejściówka, kabel i normalnie to, to wiesz, podłączysz. Wiesz, Janek, to już nie jest klawiatura, a pełna wersja. No właśnie. Tam ja chyba USB 3 jest tak, chyba, tak? USB 3, dwa razy USB 3, potem no, USB, USB zwykłe, 2. USB-C jako power. No to mój telefon. Na same dobre rzeczy. No. No, tak, dokładnie. Slot na kartę i wyjście pinną na taśmę. Bardzo fajnie. GPIO, jak na dyskietkach, tak? Jak na dyskietkach, kurde, takie no, fajne. GPIO. Stację dyskietek możesz zapiąć pod to. A, duży dysk talerzowy, o. No. No, super sprawa. Oprócz sobie jeszcze talerz, zobacz jaki jest. No właśnie środku. Chciałem zobaczyć, o. Ale... Taki ten... będę latał, UFO mam. No. Talerzyk satelitarny, tak zwany. Kurde, jak coś takiego... Ale on jest naprawdę spory. Ja myślałem, że on jest mniejszy o wiele. To jest ten największy. A, to, aha, są ale różne rodzaje. Tak? Jak to powieszę w pokoju, to mama powie, że ta lampa się nie pali. Wiesz co? To się pali, może się świecić na niebiesko, a może się nie świecić. Jak sobie ustawisz tak? Tutaj, tędy? Tak, ta obwódka. Aha. Ta obwódka, tak, tak jest. USB-C. Ale to zasilasz to przez pole. Przez pole, no. I tutaj tak masz... Ale to do majna, tak? Pole, tak, do czy standard? Do majna. A sekundary to na przykład no, komputer możesz wpiąć, czy tam drugi, co innego. No. Uran coś mówi. A, pokaż, pokaż do kamery, bo tutaj nie widać tego na kamerze. A, widzisz? No. Ubiquiti. Unifi. Unifi, no. I to masz do tego i te do przygotowania. Ale nie poważnie, jak komuś na głowę spadnie. No. Możesz sobie... Spadnie mamie na głowę, to będzie zdziwiony. Nie, masz ten extender do tego, to do POE, to wszystko. No właśnie, właśnie patrzę, że jest i zasilacz, czy jest... Nie no, fajna, i, fajna rzecz, no, bardzo fajna. Routerek fajny. Potrzebny? Adam. Nie, ja tych gratów mam tyle, że naprawdę ja się tego pozbywam, no nie? Ja Adamowi proponowałem, Krzyśkowi proponowałem, nikt no i Janek, to... Janek przyjadł. A Janek jak zwykle skorzystał. Dokładnie, dokładnie. Tutaj się nic nie zmarnuje. No nie, zobaczymy, no. Ale to na pewno, wiesz, bo to pójdzie u mnie tam w domu, w pokoju.